Czas na spotkanie z naszymi gośćmi w studiu Radia 5. Wreszcie w studiu e, brygadier Arkadiusz Buchowski, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach oraz starszy kapitan Robert Senda, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Suwałkach. Dzień dobry panowie, witam. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, tak. dzień dobry państwu. Ciekawe i pewnie bardzo e, ważne dla strażaków. E, siódme manewry ratownicze jednostek OSP powiatu suwalskiego ruszają już jutro na terenie gminy Rutka-Tartak. Co to za działania? Tak, już po raz siódmy organizujemy wspólnie z gminą rutka tak i z zarządem powiatowym Ochotniczej Straży Pożarnej manewry ratownicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu suwalskiego. Jest to bardzo ciekawe przedsięwzięcie, ciekawe dla druhów, bo to jest bardzo dobra metoda na doskonalenie, doskonalenie zawodowe dla druhów. Oni mogą podczas praktyki, bo to będzie będzie organizowane na drogach, w różnych miejscach, punktach widok widok widokowych na terenie gminy Rutka-Tartak. Takie będą organizowane symulowane sytuacje, które w życiu na co dzień mogą spotkać druhów i oni będą mieli za zadanie rozwiązać ten problem przy użyciu swego sprzętu, który posiadają na swoim samochodzie i wykorzystując swoją wiedzę. Ale rzeczywiście jest to bardzo dobra metoda. Od wielu lat to się sprawdziło. Druhowie, mamy takie sygnały od druhów, że rzeczywiście, że bardzo, bardzo dobra metoda Najle, najwięcej się przy tym uczą, mogą to wykorzystać w praktyce, także dużo się będzie na drogach i w okolicy ródki tartak działo, dużo będzie samochodów strażackich. Poruszały się będą one spokojnie, bez sygnału dźwiękowych, natomiast też chcielibyśmy o tym poinformować, żeby nikt nie reagował za bardzo na to jakby nerwowo, ponieważ będą na, w takiej stacji, gdzie będą wykonywali te czynności, będą włączali światła świetne. Także to, to chcemy przed tym, jak gdyby no, o, tym, o tym poinformować. Panie a takie zadania z ubiegłych edycji na przykład? Co e trzeba było rozwiązać, jakie problemy były. To, to były różne sy 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 sytuacje symulowane, e tak, żeby nie powiedzieć, jakie będą teraz, tak? E e no bo to będzie też dla nich niespodzianka, Czas ale przeszły były tak, były, były takie z dziedziny ratownictwa medycznego, wodnego, wysokościowego, e działania gaśnicze, techniczne, wszystko to, co na co dzień może takich ruchów spotkać. Powiedzmy również o grze edukacyjnej pod tytułem Sekrety Orląt. Bardzo ciekawa inicjatywa realizowana przez jednostkę ratowniczo-gaśniczą numer 1. Tak, realizujemy właśnie sekrety Orląt. Może ja powiem tylko skąd, jakby wywodzi się geneza tej naszej gry edukacyjnej? Do tej pory w jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Komendzie miejskiej realizowaliśmy na sali ognik zajęcia edukacyjne dla dzieciaków. Dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat były to zajęcia dla szkół i przedszkoli, natomiast brakowało nam w, w naszych, właśnie tutaj, inicjatywach czegoś dla starszych, tak. I tutaj przygotowaliśmy dla dzieci w wieku 7-13 lat oraz ich rodziców tak? chcemy, żeby było to połączone z takim wspólnym spędzaniem czasu. Yy, razem z ro całymi rodzinami zapraszamy całe rodziny. Yy, Będziemy, jak gdyby w czasie, tego, w tych, w czasie tych zajęć edukacyjnych, y, będziemy nauczać współpracy w grupie, y, udzielania wsparcia, udzielania pierwszej pomocy, y, będziemy uczyć już konkretnych umiejętności i po prostu przedstawimy, jak zachowywać się przy konkretnych zagrożeniach. Natomiast jakby więcej więcej szczegółów nie mogę powiedzieć, z racji tego, że już sama, sama nazwa wskazuje, Sekrety Orland, więc pewną dozę tutaj tajemniczości musimy y, przed Państwem jakby zostawić. Natomiast serdecznie zapraszamy, gra będzie miała miejsce 18 i 25 sierpnia od godziny 10 września, września. Y, września przepraszam, y, w... Szczegóły, szczegóły gry są umieszczone na stronie naszej komendy, a zgłoszenia do gry mm, można po prostu składać na stronie kmpsp.suwalki.nakiedy.pl. Także serdecznie zapraszamy rodziców z, dzieć, z dziećmi, również grupy jakieś większe, z tym, że tutaj muszą być osoby dorosłe, które tą grupą będą się opiekowały. No i cóż, serdecznie zapraszamy. Ciekawa odsłona wspólnej pracy i rodzin, i strażaków. Panie komendancie, podobno niedługo zaczniemy palić w piecach, czym się da, oprócz opon, co strażacy na to. Tak, zbliża się sezon grzewczy. No, ogólnie jest, jest on praktycznie tak się przyjmuje, że trwa od 1 października do 31 marca. No i rzeczywiście. Ten te, te zbliżający się okres, w którym podkładamy do pieców, palimy, czy paliwem stałym, ciekłym, gazowym, no stwarza dużo zagrożenia. Te zagrożenie często jest powodowane przez człowieka, czasami przez wady może materiałów wykonania, ale chcielibyśmy bardzo przed tym przestrzec, żeby zrobić to, co my możemy sami, jak możemy się do tego przygotować, żeby jak najmniej tego zagrożenia było. Mówimy tutaj właśnie przede wszystkim o przygotowaniu przewodów kominowych przed tym sezonem grzewczym. Należy je czyścić. Często o tym mówimy, staramy się tą informację przekazywać, nawet kiedyś w ubiegłym roku, tak, w ubiegłym okresie grzewczym, organizowaliśmy nawet zaproszenie pośrednictwem Radia, także dziękujemy też za to, żeby mogliśmy dotrzeć do, do ludzi mówić o tym, o tym bezpieczeństwie i o tym, jak się zachować. Należy te przewody kominowe czyścić. Ja tylko przypominam, że na paliwo stałe, jeśli mamy komin na paliwo stałe, czyścimy to cztery razy w roku, na paliwo ciekłe, gozowe dwa razy w roku. Pamiętajmy o tym, nie zapominajmy, nie bagatelizujmy, bo jest tych zdarzeń dość dużo. Myśmy w ubiegłym roku kilkadziesiąt razy wyjeżdżali do pożarów sadzy w kominie, i rzeczywiście one stwarzały duże zagrożenie. Zdarza się czasem nawet tak, że ten pożar z komina może się przedostać na na poddasze i zaczyna płonąć cały dom. Tak, Panie to jest... komendancie, odrobina praktyki. Jak wtedy reagujemy, zanim przyjedzie straż? Czym gasimy i czym nie gasimy? No na pewno nie gasimy wodą, proszę państwa, bo też zdarzają się takie przypadki. Przy dużej temperaturze w kominie może dochodzić temperatura do tysiąca stopni. I gdybyśmy poleli wodą, może to po prostu nam wybuchnąć. Także nie, 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 nie gasimy wodą. Najlepiej w ogóle y, 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 bezpiecznie to się oddalić, wezwać straż pożarną. Jeżeli to jest taka początkowa faza, możemy tam ewentualnie jakimś ewentualnie piaskiem do tego komina przede wszystkim wygasić piec, co jest najważniejsze wygaszamy piec, żeby tam dalej nie podkładać, nie podsycać tego i no przede wszystkim jak najszybciej powiadomić Straż Pożarną A co z tym paleniem? Czym się da? O czym słychać było w internecie. Czy sądzicie Państwo, że pójdą w ruch płyty pilśniowe, jakieś odpady i tak dalej, i Jakie to stwarza niebezpieczeństwo? No w tej sytuacji mamy trochę obaw, nie ukrywam, ale no mam nadzieję, że ludzie odpowiedzialnie do tego podejdą. Opał będzie, będą palili tym, czym, co, czym należy palić, ponieważ palenie czymś przygodnym, jakimś plastikiem, płytami i tak dalej stwarza jeszcze większe zagrożenie. Szybsze, jak gdyby, no, doprowadzenie do nieszczelności przewodów kominowych, no, co, jak mówiłem, stwarza, stwarza zagrożenie. I ja bardzo przestrzegam, jeszcze raz i chciałbym to podkreślić. I jeszcze o jednej rzeczy ciekawiej chciałbym powiedzieć, i, i przestrzec może mieszkańców przed tym, żeby nie, nie wzywać straży pożarnej, jak mamy niedrożny komin, komin w domu, bo takie sytuacje miały miejsce. Pewien pan wezwał straż pożarną, gdzie nie mógł się. Nie, nie zadzwonił do kominiarza, zadzwonił do straży pożarnej i chciał, żeby straż mu komin wyczyściła. No nie, my takich rzeczy nie robimy. Niestety policja powiała dalej te działania. Także przestrzegamy przed tym, trzeba samemu to zrobić i wtedy będziemy bezpieczni. Cichy zabójca, czad. Tak. My o tym też jak chcielibyśmy powiedzieć, zawsze o tym mówimy. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko. Tworzy się, powstaje ten, ten związek podczas niecałkowitego spalania. I wówczas gdzieś nieszczelne jakieś przewody kominowe, gdzieś tam tlenie się, prawda, zatykanie, co jest bardzo ważne, właśnie drogi wentylacyjne, to, to też trzeba sprawdzać i konserwować i dokonać, dokonywać przeglądów, ponieważ nie wolno jeśli W zimę często niektórzy mieszkańcy zaklejają po prostu przewody wentylacyjne, żeby było cieplej. To może też spowodować zagrożenie. Wtedy podczas sytuacji, kiedy wytworzy się ten tlenek węgla czad, no może dojść do bardzo niebezpiecznych sytuacji, a ten gaz jest niebezpieczny. Nie zawsze ludzie o tym wiedzą, że to jest bezbarw, bezbarwny, bez zapachu, bez smaku związek, który powoduje, że e, początkowo zaczęli nam boleć głowa, jesteśmy osłabieni i możemy po prostu zasnąć i no po prostu się nie obudzić. Ale są czujki czadu. Tak i też zawsze staramy się o tym mówić, dobrze pan redaktor o tym wspomniał, można się tym przestrzec, przed tym przestrzec i można wyposażyć swoje domy w czujki tlenku, dymu to są bardzo, dymu również, ale to są bardzo dobre urządzenia, nieduży koszt, a może nam uratować życie. Wielokrotnie mamy sygnały od mieszkańców, gdzie czujka zadziałała, strażacy przyjeżdżają, okazuje się, rzeczywiście gdzieś tam jest jakieś tam stężenie już tego tlenku węgla przewietrzamy mieszkanie, jest wada usunięta i jest uratowane życie. Także zalecamy bardzo montowanie w swoich domach czujek tlenku i, 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 i dymu. W tym przypadku życie kosztuje kilkadziesiąt złotych, bo to taki wydatek. Dokładnie tak. Nieduży Koszt, a, a inwestycja bardzo, bardzo ważna. Sezon grzewczy rusza, a więc kończy się lato. Jaki to był sezon letni dla strażaków? Wiem, że patrolowali Państwo również z policjantami, z ratownikami WOPRU, akweny i rzeki. Tak, w tym roku po raz pierwszy w zasadzie współpracowaliśmy na terenie całego województwa podlaskiego, ale my szczególnie tutaj w suwałkach, na akwenie, szczególnie na akwenie Wigry. Nasi strażacy wraz z policjantami patrolowali te akweny. Pod względem, właśnie bezpieczeństwa. Uważamy, że sprawdziło się to ze względu na to, że było kilka interwencji, gdzie strażak razem z policjantem na łodzi udzielali pomocy, więc myślę, że jest to dobra współpraca. Było kilkadziesiąt takich wspólnych patroli w ciągu okresu wakacyjnego, również jeszcze we wrześniu. Jeżeli chodzi natomiast o same działania, Suwalska Grupa Wodnonurkowa w 2022 roku w ciągu całego sezonu miała 9 zdarzeń, w tym niestety również zdarzenia bardzo, bardzo, że tak powiem nieszczęśliwe. Mieliśmy między innymi dwa wypadki z udziałem nurków na jeziorze Hańcza. Tutaj też apelujemy o ostrożność, zachowanie tej rozwagi tak, i, i odpowiednie zachowanie. Zarówno nad wodą, jak i właśnie w przypadku nurkowań na jeziorze Hańcza też, żeby, żeby zachować te względy bezpieczeństwa. W zasadzie co roku zdarzają się na tym akwenie. Akwen jest ze względu na swoją głębokość i czystość bardzo mocno eksploatowany przez nurków, więc tutaj rzeczywiście tych zdarzeń corocznie mamy po kilka. Panie komendancie, i pandemia, i wojna na Ukrainie to sytuacje zupełnie nowe. Zmieniły się obowiązki strażaków w związku z tym? Tak, tak. Doszło, doszło nam jakby sporo, sporo dodatkowych zajęć. No, oczywiście podejmowaliśmy wyzwania, jako zostały, zostały one przed nami stawiane. I rzeczywiście w okresie pandemii sporo, sporo działań różnego rodzaju prowadziliśmy, między innymi badanie temperatury, pomoc osobom w dowożeniu nawet żywności, leków, pomoc przy organizowaniu szczepień. Tutaj chciałbym podkreślić bardzo. Jedna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocicznie bardzo się w to zaangażowała i na wiele, wiele tysięcy jednostek w naszym kraju zajęła 74. miejsce, jeśli chodzi o działanie w tym kierunku. Także to jest bardzo, bardzo fajne, ważne, bo też podkreślam, że nie tylko to są działania państwowe, ale i Ochotniczej Straży Pożarnej. No i tutaj rzeczywiście te wydarzenia z kolei w Ukrainie również, również. Nowe zadania na nas nałożyły, m.in. pomoc. No, oczywiście na początku zareagowaliśmy i wszyscy druchowie zachodniczych straży i my dość fajnie na tą pomoc, jeśli chodzi o dostarczenie sprzętu strażackiego. Druchowie i, i my przekazaliśmy sporo sprzętu, pompy, węże, prądownice, ubrania, hełmy, to, co jest tym strażakom potrzebne, było w ciągu, można powiedzieć, 12 godzin zebrane i przekazane. Także fajna akcja. Natomiast Dodatkowo, dodatkowo działaliśmy też na przykład w pomocy tym uchodźcom na dworcu, też tu wspólnie z, z wolontariuszami i innymi instytucjami, służbami transportu, pomagaliśmy w transporcie tych, tych, tych osób, czy na terenie kraju, czy nawet za granicę. Także no, rzeczywiście sporo tych działań doszło. Brygadier Arkadiusz Buchowski, komendant miejski PSP w Suwałkach i starszy kapitan Robert Senda, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 z Suwałki byli Państwa i naszymi gośćmi spokojnej służby. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy.